kreatywnej. Dzisiaj zapraszam Was serdecznie na filmik, który będzie dwuczęściowy. W pierwszej części pokażę Wam superowy produkt, który dostałam właśnie od firmy Xiaomi i naprawdę, który ze szczerego serca Wam polecam. A jeszcze czy tak polecam bardzo szczegółowo, to zobaczycie za chwilę. No i na haul lumpeksowy drugą część hola z wyprzedaży w nowym sklepie LK w Bochni. Bo widzieliście już filmik i recenzje z tych sklepów, ale kupiłam jeszcze rzeczy na wyprzedaży, o czym też mówiłam w filmie. No i pokażę Wam dzisiaj kilka rzeczy, które są superowych rzeczy, które tam kupiłam. I już teraz Was zapraszam na oglądanie tych rzeczy i stylówek. Także przechodzimy dalej. Przechodzimy najpierw do produktu, który Wam chcę bardzo polecić. Słuchajcie, dostałam propozycję od firmy właśnie Xiaomi z recenzowania ich nowej szczoteczki Nadmi NX7000. Bardzo się cieszę, bo wiecie co, ja od dawna chciałam już mieć szczoteczkę soniczną. Mam bardzo dobrą szczoteczkę Brauna, naprawdę taką wyższej klasy, bo ja bardzo dbam o swoje zęby, taką elektryczną i zawsze naprawdę bardzo, bardzo zwracam na to uwagę. W ogóle produkty do higieny jamy ustnej, do higieny zębów są dla mnie mega ważne, bo wiecie, ja też występuję w teatrze. Wiadomo, nagrywam filmiki, nieraz robię różne zbliżenia, ale w ogóle takie publiczne życie wymaga też pewnych kroków, pewnej prezencji. No już nie mówiąc o zdrowiu, bo przecież zęby są bardzo, bardzo ważne w naszym zdrowiu. Na przykład jakiś stan zapalny gdzieś w zębie może powodować chorobę całego organizmu i to przez wiele lat, nawet możemy o tym nie wiedzieć, więc ja naprawdę staram się bardzo zwracać uwagę na właśnie na moje zęby, na to, czy są zdrowe i tak dalej. No i powiem Wam, że mam dużo produktów do właśnie do dbania o swoje zęby. Na przykład mam irygator, czyli dla tych, co nie wiedzą, urządzenie, które za pomocą cienkiego strumienia wody pod ciśnieniem wypłukuje przestrzenie międzyzębowe, bo ja akurat mam bardzo ścisłe zęby, co oznacza, że nie zawsze nawet mogę wyczyścić moje zęby nicią dentystyczną i czasem szczoteczka po prostu nie wystarcza i muszę używać tego typu urządzenia, ale to jest naprawdę super. I bardzo Wam polecam też irygator, bo to jest świetna, świetna rzecz, która naprawdę potrafi zmienić życie czyszczenia zębów, ale to nie jest reklama irygatora. Natomiast bardzo chciałam już od dawna sobie kupić właśnie szczoteczkę soniczną, bo wszyscy moi znajomi, którzy używają takich szczoteczek, bardzo zachwalają, że w ogóle to jest najlepsza rzecz. No i wyobraźcie sobie, że akurat jak teraz zabrałam się za moje sprawy zębowe właśnie, bo akurat jestem w trakcie takiego sporego zabiegu, jak już mówiłam, to akurat pojawiła się taka propozycja, żebym zrobiła filmik o tej nowej szczoteczce, no i więc w ogóle super i nie wiem, jak to się dzieje, że wszystko się tak zgrywa w czasie, ale widocznie tak to jest w życiu, przyciągamy rzeczy, których akurat potrzebujemy. Słuchajcie, więc ta szczoteczka w ogóle bardzo mnie zainteresowała i to nie jest żadna ściema, bo wiecie, że ja dostaję dużo propozycji współpracy, ale bardzo rzadko z nich korzystam, tylko tak naprawdę nawiązuję współpracę, kiedy widzę, że to jest coś też proekologicznego, coś, co wpływa dobrze na nas, na nasze zdrowie, na naszą psychikę. Dlatego myślę, że możecie mi tutaj zaufać, że to będzie coś fajnego. A co mi się tak najbardziej spodobało w tej szczoteczce, to słuchajcie, informacja o tej baterii, bo tutaj producent daje nacisk na to, że ta szczoteczka po naładowaniu pełnym może nam służyć nawet rok bez kolejnego ładowania. Jeżeli myjemy na przykład dwa razy dziennie zęby, możecie po prostu prawie rok, być może rok używać tą szczoteczkę. Ja mówię dlatego prawie rok, bo są osoby, które częściej czyszczą zęby niż dwa razy dziennie, prawda? Ale przy takim regularnym stosowaniu dwa razy dziennie, po te dwie minuty przepisowo powinno starczyć Wam to na rok. Jest to dlatego, że jest tu zastosowany bardzo nowatorski napęd i silniczek tej szczoteczki wykorzystuje technologię, nie będę Wam tu opisywać bardzo szczegółowo tej technologii, chociaż przeczytałam z ciekawości, w pewien sposób odzyskuje tą energię, można powiedzieć w kółko, żeby szczoteczka jak najdłużej działała, no i to jest super ekologiczne, bo wykorzystujemy minimum energii na maksymalnie długi czas, także to jest coś takiego na nasze czasy, więc jest to według mnie ekologiczne.
bo właśnie zużywamy mało prądu, niepotrzebnie jest używanie dużej ilości prądu i oszczędzamy kasę, to też jest ważne, prawda? Czyli po zakupie tej szczoteczki nie tylko, że będziemy mniej prądu zużywać, ale właśnie też na przykład jadąc na wakacje nie mamy tego ryzyka, że szczoteczka się nam wyczerpie w połowie i potem nie mamy jak z niej korzystać. Ja korzystam z moim partnerem ze szczoteczki, bo mamy tutaj dużo końcówek, więc w tej mojej tradycyjnej elektrycznej szczoteczce po prostu mamy swoje końcówki i każdy sobie zmienia, więc to też jest spoko, ale pewnie przy takim użytkowaniu na dwie osoby będzie to połowa tego deklarowanego czasu, jeżeli też tak używacie na przykład ze swoim mężem, partnerem, żoną. Ale tak czy inaczej jest to bardzo, bardzo długi czas i to jest naprawdę, jestem podekscytowana, jak pojawia się taka technologia, która pozwala oszczędzać środowisko i pieniążki. No i słuchajcie, wybrałam tutaj opcję, zresztą firma zaproponowała mi opcję z 12 końcówkami aż i to są takie uniwersalne końcówki i twarde i miękkie jakby jednocześnie, więc po prostu super, bo mam 12 i to starczyć może nawet na 2 czy 3 lata, zależnie od tego jak intensywnie wykorzystujecie te końcówki. Także super, super, super. I wiecie co, cena naprawdę jest bardzo dobra. Będę oczywiście Wam dawać tam link z promocyjnym kodem moim, także możecie taniej kupić tą szczoteczkę. I jest tam po prostu napisane wszystko szczegółowo na stronie, jak to wygląda. Możecie kupić wersję z 2 końcówkami i z 12. I różnica jest około 60 zł, także naprawdę opłaca się wziąć tą wersję z dużą ilością końcówek, bo nie trzeba będzie cały czas o tym myśleć, no i w ogóle też oszczędzamy w ten sposób, bo na pewno jest to dużo taniej niż kupienie z 2 końcówkami i potem dokupywanie po kilka. Także w ogóle naprawdę, naprawdę super. Jeszcze nie otwierałam tego pudełka, więc zaraz to zobaczymy. Co jeszcze ciekawego Wam powiem o tej szczoteczce, to że ma 5 różnych ustawień, czyli tam jest delikatne czyszczenie, wybielające, bardzo czyszczące, takie polerujące oraz masujące i każdy z tych ustawień jeszcze ma 3 poziomy intensywności, więc mamy jakby 15 możliwości tutaj użycia szczoteczki, 15 trybów działania. No i naprawdę jestem pod wrażeniem, mam nadzieję, że to faktycznie jest takie super, jak wszyscy mówią. Zobaczymy teraz, jak to w ogóle wygląda. Zobaczcie, pudełko jest takie. Bardzo, bardzo estetycznie to jest zapakowane. Bardzo szybko też dostałam tą szczoteczkę, więc myślę, że dostawy nie będą jakieś długie. Bardzo ładnie to wygląda. No i teraz odpakowujemy. Zdjęłam tylko folię, żeby było szybciej, ale jeszcze nie otwierałam pudełka. Widziałam tylko na zdjęciach, tak jak Wam tam pokazywałam. Już otwieramy. O, wiecie co, to jest tak ściśle, ścisłe pudełko, tak jest precyzyjne, że ciężko się to wysuwa trochę. O, już. O, czyli dobrze wykonane, bo nie ma żadnych luzów tutaj. Jest. Tak to wygląda. Zobaczcie, jak ładnie to jest zapakowane. Naprawdę przepięknie to wygląda. Bardzo schludne pudełeczko. No i teraz, co my tu mamy? Jest instrukcja użytkowania. Zobaczmy, czy jest po polsku. Ja tu widzę po angielsku. Zaraz zobaczymy. Jest, słuchajcie, jest po polsku. Instrukcja z drugiej strony. Czyli mamy po polsku i po angielsku instrukcję, co jest naprawdę też super, bo przecież nie wszyscy mówią po angielsku, prawda? I teraz wygląda tak ta szczoteczka. Tutaj mamy tą główną część z silniczkiem. Myślę, że gdzieś powinna być też, jest ładowarka. No i to jest super, bo to jest taka, widzicie, taka tradycyjna ładowarka, którą można ładować przez ładowarkę czy w komputerze, bo jest to taki kabel USB z końcówką, nie wiem, czy to nie jest czasem USB-C. W każdym razie taka końcówka typowo komórkowa, kabelek uniwersalny. No i zobaczcie, bardzo ładnie to wygląda. U góry jest taka zawleczka szklana. Tą zawleczkę pewnie się tak, zdejmuje się i no i na to nakładamy tą szczoteczkę. Bardzo, bardzo estetycznie to jest wykonane, zobaczcie. I teraz mamy te szczoteczki, patrzcie, 12 końcówek ekstra. Tak to wygląda. Każda jest oczywiście zapakowana oddzielnie i teraz wyjmę tą końcóweczkę i za chwilę
Zobaczymy, czy to będzie się dało działać, czy będę musiała najpierw władować i Wam pokazywać, jak funkcjonuje ta szczoteczka, ale za chwileczkę się przekonamy. No, bardzo łatwy sposób nakłada się ta szczoteczka. Myślę, że nie jest naładowana, ale możemy spróbować ją uruchomić. Już działa. Będzie słychać lekkie takie wibrowanie. O, rzeczywiście bardzo, bardzo to jest delikatne i przyjemne. Nie wiem, na jakim to jest teraz ustawieniu, ale tak, jest to gum care, czyli to jest troska o dbanie o dziąsła. Faktycznie tutaj widać te poszczególne programiki. Zaraz spróbuję umyć zęby, tylko wyparzę tą szczoteczkę, bo jednak jest nowa i te końcówki ja zawsze wyparzam wrzątkiem. No wiecie, na wszelki wypadek, nigdy nie wiadomo, jakie tam w produkcji mogły się gdzieś tam chemikalia dostać do tego. Wyłączam ją. Zaraz zobaczycie, jak sobie myję nią zęby i co o tym myślę. Czyszczenie. Jeszcze nigdy nie czyściłam zębów szczoteczką soniczną, także wszystko Wam zaraz pokażę. No i słuchajcie, jest ekstra, naprawdę. Ja użyłam na tym sensitive, czyli wrażliwe. Bardzo przyjemne to jest, naprawdę mega. No i efekty są super, no. Bardzo ładnie wyczyszczone i wiecie co, są też te ustawienia, co w tych drogich szczoteczkach, co ja na przykład mam, bo ja mam, miałam wcześniej, ale jak widać już jest zużyta bardzo. O, widać tutaj po dole. Miałam Brauna i ona po prostu też ma takie ustawienia, że tam daje znać po pół minuty, po minucie, po półtorej, po dwóch minutach. Czyli tam daje znać, ile czasu minęło. Robią się takie przerwy. Jakby to samo jest tutaj, czyli wiem po prostu, jaki czas minął od początku szczotkowania. Sorry, że tak tym ruszam, ale patrzę też jednocześnie tutaj właśnie na tą szczoteczkę. Także super, wiemy po prostu, jak dużo czasu minęło i kiedy skończyć. Także ekstra, po prostu... Jestem zachwycona. No i mega jest też to, że właśnie jest ten kabel mały, gdzie nie musimy brać osobnej ładowarki, bo też jak się jedzie gdzieś na wyjazd, to branie kolejnej ładowarki to jest problem. Można to gdzieś zostawić, zgubić. Ja mam tendencję do takich rzeczy. No a tutaj mamy kabelek. W zasadzie chyba każdym tego typu kablem można to podładować. Super, można mieć jeden po prostu kabel i załadować sobie i szczoteczkę i tak dalej. Więc jestem naprawdę... pod wrażeniem. No, słuchajcie, ekstra. Jestem po prostu mega zachwycona. Zastanawiam się tylko, gdzie jest ten... Aha, okej, już widzę, że tu jest chyba ładowanie, tak? Słuchajcie, tu jest ładowanie. Tutaj wsadzamy kabelek. Mamy taką fajną jeszcze zawleczkę tutaj silikonową, którą się... bo to jest bardzo szczelne. Jest też producent właśnie podkreśla, że całkowicie szczelna jest ta szczoteczka, nie posiada zewnętrznych części gumowych, takich, które niby dla komfortu służą, ale właśnie one się też najczęściej brudzą i stają się, wiecie, ja na przykład w mojej szczoteczce tej bardzo markowej mam tutaj takie części silikonowe, które potem zachodzą taką pleśnią jakby po jakimś czasie, no nie da się tego uniknąć, bo to wchodzi pod te części, a tutaj jest to całkowicie zrobione w taki sposób, że nie ma tych części właśnie, które mogą poddać się tej pleśni, tylko jest to takie higieniczne i całe jest twarde, ale jest bardzo przyjemne w dotyku i też jest napisane, że odpycha brud, czyli jest super i jest całkowicie wodoszczelna, także nigdzie tutaj nam woda nie wejdzie po założeniu już tej końcówki. No i właśnie tutaj widać, bo był tylko silikon tutaj w środku i na wierzchu jeszcze jest ta płytka, która zabezpiecza z zewnątrz, także w ogóle bardzo fajnie przemyślana rzecz. Nie mamy tutaj żadnych otwartych części. Ekstra. Teraz jak zamówicie między 22 a 26, płatność chyba musi być do końca 25 sierpnia, to dostajecie gratis za $12 wartości takie czyściki z nicią dentystyczną, całe takie opakowanie, także macie taki dodatkowy prezent, jeśli zdecydujecie się kupić szczoteczkę w tych dniach.
Natomiast prócz tego właśnie w tych datach jeszcze jest cały pakiet prezentów, które co któryś tam losowo wybrany klient może wygrać. I macie tą listę u mnie w opisie. W ogóle wszystkie linki są w opisie, także jeśli macie ochotę sobie zamówić, to skorzystajcie oczywiście. I teraz mamy właśnie okazję, między innymi można wygrać ten robot odkurzający, co też jest po prostu super, ja bym bardzo chciała to wygrać. No ale już mam szczoteczkę, więc chyba drugiej nie zamówię, chyba że przemyślę to jeszcze i komuś na gwiazdkowy prezent to zamówię i wtedy będę miała szansę, bo bardzo bym chciała mieć też tego robota sprzątającego. Także jest tam cała lista właśnie prezentów, które można wygrać dodatkowo jeszcze prócz tej nitki, którą dostaje każdy, który zakupi w tych dniach. Super, super gadżet. Słuchajcie, nie będę się dłużej rozwodzić nad tym, bo za jakiś czas Wam powiem, jak to się sprawdza, ale już teraz widzę, że to będzie najlepsza moja szczoteczka w życiu. Po prostu jestem już w niej zakochana, także bardzo Was zachęcam. A teraz przechodzimy do hola lumpeksowego, co kupiłam w Bochni. No i kochani, jak widzicie, jestem już w sukience, którą Wam pokazywałam w przymierzalni z Bochni, z pierwszego filmu. I to jest ta sukienka z jedwabiu. Tak sądziłam, że to jest taki typ sukienki, że klientela tamtego sklepu, a mniej więcej mogę sobie wyobrazić, jaka jest, powiedzmy, plus minus ta klientela. Jest tam raczej dosyć sporo przychodzi starszych osób. No, że po prostu nie kupiła tej sukienki i tak liczyłam na to. I rzeczywiście, słuchajcie, ta sukienka została za piątkę. No i zobaczcie, do tych moich nowych sandałów od Diesla, które są fioletowe, moim zdaniem przesuper to wygląda. No i ona jest tu bez ramionczek, mogę sobie dorobić oczywiście takie troczki dowiązane do niej, żeby było wygodniej, ale bardzo dobrze trzyma się, bo ja mam też na sobie biustonosz bez ramionczek i całkiem fajnie się na tym trzyma, jest bardzo wygodna, jest bardzo przewiewna i ona w ogóle ma taki kolor od spodu, tutaj trochę Wam pokażę, bo za wysoko nie będę podnosić tej sukienki, ma bardzo ładny spód i można też ją nosić na drugą stronę, za chwilę Wam to pokażę. Tylko musiałabym obciąć tutaj takie, o właśnie, nawet mi niestety wystaje taki troczek, który tutaj jest. Takie dowieszania rzecz, nie wiem jak to nazwać, pętelkę. Ja włożyłam sobie teraz ją z paskiem, ale oczywiście, że może też być bez paska jak najbardziej. I jest naprawdę bardzo wygodna i chyba sobie tą sukienkę zostawię, a sprzedam tą moją, co miałam wcześniej, bo to też jest jedwab. To jest 100% jedwab, jest tam metka w środku. I taka bombkowa na dole, a to sprawia, że też fajnie się unosi. No zobaczcie, tak właśnie to się prezentuje. Zaraz się Wam jeszcze pokażę w tej sukience innych butach, mianowicie po prostu w cielistych balerinach, będzie też bardzo wygodnie. A tymczasem opowiem Wam też o innych rzeczach, które mam. Aha, jeszcze miałam Wam, przepraszam, jeszcze miałam Wam pokazać tą sukienkę bez paska, bo równie dobrze może być ona bez paska. Też wygląda superowo. Ja ten pasek noszę, bo czasami wolę mieć taką podkreśloną bardziej talię, ale ona tutaj ładnie profiluje sylwetkę. Ona nie jest taka bardzo szeroka tutaj. No i oczywiście tak jest chłodniej, jakbym szła na plażę, no to nie będę brać ze sobą paska. To jest taka wersja, że później można sobie tak dla dodatkowej elegancji, czy też takiego dodania sobie takiego gadżetu modnego, po prostu włożyć ten pasek do miasta. No to tyle, jak chodzi o tą sukienkę. Piątkę, tak jak mówiłam, kupiłam za 2 złote, moi drodzy, przepiękną też apaszkę czysty jedwab, ręcznie obrabiana, zobaczcie. Ma śliczne takie jesienne kolory i zobaczcie, z daleka widać, że to są takie nakładane jakby wodnie, nie wiem jak to powiedzieć profesjonalnie, za pomocą takich wodnych stempli pewnie, nakładane barwniki w formie liści i wydaje mi się, że po prostu to naprawdę były liście, prawdziwe liście namoczone w barwniku i po prostu przyłożone do apaszki. Ktoś to naprawdę pięknie zrobił, w ślicznych kolorach, więc to na pewno jakaś artystyczna apaszka jest. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Taka będzie delikatna, jesienna, ale też rozjaśniająca apaszka, bo ona jest bardzo jasna.
Mnie się naprawdę bardzo podoba i chyba tą apaszkę dam do sklepu, bo to nie do końca są moje kolory, ale naprawdę są przepiękne. Więc myślę, że to będzie właśnie takie cacuszko do mojego, no, naszego nowego sklepu. I oczywiście będę Wam dawać jakieś update'y, będę Wam uaktualniać sytuację ze sklepem. Na razie my się nie spieszymy, robimy trochę sprzedaży internetowej, ale chcemy, żeby to naprawdę było perfekcyjne, więc ja się nie spieszę, tylko szukamy idealnej na razie miejscówki na sklep, więc będę Wam dawać znać. 2 złote apaszka, słuchajcie. Jeszcze jeden gadżet, mianowicie świetne, naprawdę świetne też za piątkę, jak nówki, getry, takie leginsy Hyperwarm Nike Pro. No zobaczcie, to jest L-ka, na mojego Wiktora to kupiłam, bo on teraz biega dużo. No i jak przyjdzie jesień, to są takie specjalne ogrzewające leginsy. Być może mogą się nadać też pod kombinezon narciarski, bo jak mówię, tutaj jest napisane, że są super ciepłe, czyli to jest taki specjalny sportowy sprzęt, jak widzicie, typowo dla mężczyzny, przewidziany, patrząc na budowę tego ciucha w kroku. Także też bardzo, bardzo fajna rzecz za piątkę do kupienia, bo wiadomo, takie ciuchy systemowe, sportowe są drogie. No i kolejna rzecz, i teraz te rzeczy też oczywiście kosztowały po 5 zł, będę Wam je pokazywać w stylówkach, nie będę się jakoś bardzo rozwodzić nad tym, po prostu zobaczycie je w pojedynczych takich stylóweczkach. Tutaj kupiłam z Viskozy bluzkę bardzo fajnej marki Soja Concept, napiszę Wam tam na ekranie nazwę Soja Concept przez Y, w taki typowy, klasyczny wzór tych chains, czyli tych łańcuchów. Wiele tych luksusowych marek lubi ten rodzaj wzoru. No i właśnie to jest taki klasyczny, luksusowy wzór. Tak to wygląda. Naprawdę bardzo ładny, klasyczny krój ma ta koszula. Bardzo ładne guziki też, takie imitujące masę perłową, ale bardzo dobrej jakości. No i moim zdaniem to jest przepiękna bluzka i prawdopodobnie też wyląduje w moim sklepie, bo ja mam bardzo dużo koszul, chociaż naprawdę podoba mi się ten kolor i ten wzór. Więc jeszcze się zastanowię, ale prawdopodobnie ona też będzie właśnie przeznaczona do sklepu, tutaj do moich tych spodni z wysokim stanem w stylu safari, bo bardzo mi się podoba ten kolor właśnie do koloru tych spodni i do takiego vintage paska w takiej trochę luksusowej stylizacji. To jest, ja bym powiedziała, że to jest trochę styl old money, teraz jest to popularne, dużo, w ogóle dużo osób edytuje takie filmy, szczególnie na zachodnich kanałach na temat właśnie stylistyki old money, czyli po polsku mówiąc stary pieniądz, czyli chodzi tu o takie arystokratyczne czy też bogate rodziny od wielu pokoleń, które mają swój specyficzny styl, który teraz się staje bardzo popularny, bo to jest styl, który właśnie bazuje, tak jak mój program, na jedwabiach, na wełnach, na szlachetnych tkaninach, niekoniecznie na modowych nowinkach. Zrobię taki filmik dla Was, zobaczycie, o co w tym chodzi, czy jak to odróżnić, jak się ubierać w stylu old money. No i w każdym razie to mi się właśnie kojarzy z tym. Klasyka, piękne materiały, klasyczne formy właśnie, tak jak mówię, i takie fajne, delikatne zestawienia. Dobra, moi drodzy, idziemy dalej. Sukienka. Teraz sukienka taka trochę w stylu plażowym, włoska. Spód jest wiskozowy, wierzch 100% jedwab. No i widzicie, takie rzeczy w najmodniejszym kolorze w tym sezonie można kupić za piątkę w lumpeksie. I to jest sukienka, którą kupiłam oczywiście do sklepu, bo to jest L-ka, ona jest za duża na mnie, więc nawet jej nie mierzę, bo wyglądam w niej jak przysłowiowa sierota. Po prostu mi tutaj odstaje i nie układa się dobrze. Mimo że ja lubię luźne rzeczy, to jednak to musi być przewidziane jako luźne. Natomiast ta sukienka jest po prostu za duża. Ale będzie dostępna u nas i naprawdę ma piękny kolor, jest taka mgiełkowa, to jest idealna rzecz na lato, bardzo wygodna, słuchajcie, patrzcie, bo to jest takie elastyczne. No i patrzcie, jaki piękny mgiełkowy jest ten jedwab w tym liliowym kolorze, no zachwyca mnie. Tutaj macie metkę, made in Italy. Tutaj jest takie mikro zaciągnięcie, ale nie ma żadnej dziurki, tylko jest taki, wiecie, czasem jak jedwab się zaciągnie, to wychodzi taki cieniutki pasek, ale naprawdę tego prawie nie widać, ja w ogóle przy zakupie no to nie zwróciłam uwagi, a teraz by mi to w ogóle nie przeszkadzało, bo niestety jedwab ma to do siebie, że nawet nowe rzeczy czasem potrafią się tak mieć takie mikro zaciągnięcia, więc po prostu nie przejmuję się tą rzeczą. Bardzo fajnie leży ta sukienka, moja jedna koleżanka ją mierzyła, a tam niestety coś nie do końca było z jej rozmiarem.
ale tutaj fajnie się układa, bo ona tutaj zbiera tą sukienkę i tak fajnie to wygląda na biuście, podkreśla ładnie biust i nie jest taka właśnie worowata, tylko bardzo wdzięcznie spływa z sylwetki. Także też będę Wam bardzo polecać tą sukienkę, jest śliczna. I ostatnia rzecz na dziś, sukienka Noah Noah z jedwabiu i wiskozy, ale zobaczcie, jest przepiękna. Niestety zrobiłam jeden błąd, że ją wyprasowałam żelazkiem zamiast steamerem, po prostu z pośpiechu i trochę się wyświeciła, ale jeszcze po następnym praniu wyprasuję ją parownicą i będzie ekstra. To jest rozmiar S, taka sukienka w stylu lat 40, lata 30, lata 40, jest przepiękna. Zobaczcie, ona ma na zmianę takie atłasowe, satynowy materiał i żorżetowy, więc te materiały ze sobą jakby tak kontrastują fakturą. Przepiękny krój. Jest bardzo wdzięczna, bardzo elegancka, piękne ma te rękawki, też modne teraz są takie rzeczy właśnie z tymi bufkami. Także w ogóle mega się udało za 5 zł. No i ona będzie pasować na bardzo eleganckie okazje, na jakąś kolację, do jakichś fajnych retro dodatków, do pereł, do pięknej złotej biżuterii. No jest to mega, mega rzecz. Bardzo jestem zadowolona, że udało mi się to złapać za 5 zł, serio. No i też będzie to bardzo prawdopodobne, że rzecz do mojego sklepu, naszego sklepu, bo po prostu jest elegancka, jest z przepięknego materiału. No i Noah Noah, jak wiecie, to jest jedna z super firm, które ja zawsze Wam polecam. Kochani, na dzisiaj to już tyle. Zapraszam Was na następne filmiki, na kolejne hole lumpeksowe, bo już kolejny hol będzie, bo zrobiłam teraz super zakupy też w Zaklikowie. Byłam tylko na 3 dni, oczywiście już była dostawa, była wyprzedaż i mam kolejne zakupy, kolejne stylówy dla Was, także będzie film. Tak jak zapowiadam, będzie film o Old Money, więc zasubskrybujcie koniecznie kanał i polubcie filmik i zapraszam Was już za kilka dni kolejnych. Cześć kochani! Pozdrawiam.